Atrakcji tutaj na plaży jest bardzo dużo, począwszy od przewspaniałych kąpieli, czysta woda, ciepłe morze, następnie gry i zabawy, zaczynając od piłki siatkowej, plażowej, poprzez badmintona, jak ktoś chce. No i jeszcze widziałem gry w berka, a takim pomysłem dzieci jest kopanie bunkrów, tutaj takich bardzo rozległych, w które mogą się zanurzyć. Budują tutaj nowe relacje, nowe więzi, które być może zostaną, a myślę, że zdecydowanie zostaną z nimi na wiele lat, a być może już na zawsze. I uważam, że to jest nieoceniona właśnie sprawa, ponieważ przyjaźń to jest naprawdę wspaniała relacja i uważam, że to jest bardzo ważne. Ja jestem w ogóle osobą, która wychowała się na koloniach Caritas. Jeździłam odkąd byłam małą dziewczynką i tak naprawdę w tym momencie nie wyobrażam się odciąć od tej społeczności kolonijnej. Bardzo lubię pomagać, bardzo lubię kontakt z dziećmi, tutaj ze świetną kadrą, także jest to naprawdę wspaniały czas, który możemy spędzić tutaj razem, więc kiedy tylko dowiedziałam się, że rzeczywiście mam czas i mogę go spędzić tutaj na koloniach Caritas z dziećmi, to nie zastanawiałam się długo i bardzo się cieszyłam, że rzeczywiście mogę tutaj znowu wrócić. W tym roku pracujemy na programie Odkrywcy Talentów. Jest to program przygotowany właśnie przez Caritas Diecezji Kieleckiej. Jest to program właśnie wychowawczo-profilaktyczny dla dzieci i młodzieży. Dzieci ogólnie są szczęśliwe. Widać tą radość, tą chęć ruchu, chęć poznawania ludzi, ale też dostrzegam dzieci, które jednak są pogubione. Takie skutki po pandemii, że te dzieci są takie zamknięte w sobie, mają takie kryzysy, starają się jak gdyby izolować, chociaż nie mają możliwości, bo wszystko wspólnie robimy, ale są takie dzieci trochę zamknięte w sobie, takie troszeczkę pogubione. Przede wszystkim liczymy na otwartość młodzieży starszej, dlatego że to oni głównie poprzez swoje działanie są w stanie zintegrować młodsze dzieciaki, są w stanie zaopiekować się też, oczywiście nie w takim sensie, że podczas codziennych czynności, ale tylko podczas zabaw, konkursów pomagają, podpowiadają, sprawują taką troszeczkę opiekę i to myślę, że to jest najlepsze dla integracji dzieci mniejszych, dzieci starszych oraz młodzieży. Bardzo dobrze się bawię i mam super koleżanki, a bawię się tak, że przychodzimy na plażę, różne mamy dyskoteki, jakieś różne zabawy. Na kolonii Caritas podoba mi się najbardziej atmosfera, w jakiej się znajdujemy. Oczywiście to, że mamy tu bardzo dużo kolegów, dużo możemy zawiązać nowych przyjaźni i oczywiście mili są wychowawcy. Kolonie Caritas są świetne, aby poznać dużo nowych osób, spędzić fajnie czas, nie nudzić się i wrócić zadowolonym do domu i wspominać przez długie lata takie kolonie. Przede wszystkim dzieci chcą pytać o sprawę wiary, no bo często obecność duszpasterza czy kapłana w takiej relacji wakacyjnej z okazją do tego, by poruszać jakieś sprawy wiary. Czasami też dzielą się problemami domowymi, różnymi problemami z funkcjonowaniem w grupie rówieśniczej. I to wszystko sprawia, że ta obecność nabiera wyjątkowego sensu, także dla mnie jako księdza, także jako wspólnoty młodego kościoła, który nieustannie potrzebuje rozwoju. Cztery.